Miękka erekcja, to znaczy niewystarczająca, jest problemem, z którym boryka się coraz więcej mężczyzn, niezależnie od ich wieku. Na początku 2000 badanie międzynarodowe przeprowadzone na ponad 27 tysięcy mężczyzn od 20 do 75 lat w 8 krajach, wykazało, że 16% mężczyzn doświadcza zaburzeń erekcji. Po 40 latach, francuski 3 byłyby nawet dotknięty przez zaburzenie erekcji. Te problemy z erekcją są coraz częstsze, niezależnie od wieku, ponieważ są spowodowane czynnikami środowiskowymi i cywilizacyjnymi. To, pięć problemów. Jeden. Za dużo porno. Internet umożliwił dostęp do porno za darmo i bardzo łatwo dla wszystkich. Katastrofą dla popędu seksualnego, ponieważ twierdzi, że łatwe, mówi ryzyko uzależnienia. Pornografia ma taki sam wpływ na mózg jak narkotyki czy hazard. Zaburza obwód nagrody poprzez odczulanie receptorów dopaminy. Hormon przyjemności. Badania na ten temat to udowodnić, masturbacja, zdjęcia porno regularnie przed pójściem do przekształcenia połączeń neuronowych w mózgu, i zaniknąć nawet niektóre obszary mózgu. Wiedząc, że według badań przeprowadzonych w 2014 roku, . 60% Francuzów w wieku powyżej 18 lat, nie licząc nieletnich, co najmniej tyle samo przyznało się do oglądania porno online, możemy oszacować, że znaczna część z nich cierpi na uzależnienie od porno. W przeciwieństwie do innych przyczyn problemów miękkiej erekcji, uzależnienie od porno jest zjawiskiem, które szczególnie dotyka młodych mężczyzn, a wśród nich niektórzy, którzy nigdy nie uprawiali seksu. Zła dieta. Nawyki żywieniowe zachodniego świata powodują nie tylko epidemię cukrzycy i otyłości, ale także wiele problemów z erekcją. Rzeczywiście, nadużywanie tłuszczu i słodkich pokarmów i wynikający z tego przyrost masy ciała, powoduje zaburzenie hormonalne, które wpływa na funkcje seksualne. Kiedy wszystko jest dobrze, zdrowy mężczyzna wytwarza od 200 do 300 razy więcej testosteronu, męskiego hormonu, niż estrogen, niezbędny żeński hormon, w małych ilościach. Ale w przypadku nadmiaru tkanki tłuszczowej, ta równowaga jest zepsuta. Komórki tłuszczowe są odpowiedzialne za transformację dużej ilości testosteronu w estrogeny. Brak testosteronu w organizmie jest m.in. odpowiedzialny za zmniejszenie pożądania seksualnego i jakość erekcji. 3. Siedzący tryb życia.
jesteśmy coraz mniej skłonni do przeprowadzki. Niemal spędzamy cały dzień siedząc, jemy siedzieć, siadamy za kierownicą, aby iść do pracy, siedzimy za biurkiem przez 8 godzin, idziemy do domu, żeby się garbić na kanapie przed telewizorem. Okresy ćwiczeń w sercu tej rutyny są niezbędne do utrzymania sprawności i satysfakcji seksualnej. W rzeczywistości, siedzący tryb życia, a w szczególności pozycja siedząca, zmniejsza krążenie krwi w obszarze miednicy. A kto twierdzi, że słabo unaczyniony obszar miednicy logicznie mówi miękkie erekcje? Niektóre leki. A jeśli mała pigułka, którą bierzesz każdego ranka, była przyczyną twojej miękkiej erekcji w nocy? Nie ma wątpliwości co do liczby leków, których skutki uboczne obejmują zaburzenie erekcji. Najważniejsze z nich to: pewne leki przeciw nadciśnieniu, szczególnie typu moczopędnego i beta-blokującego. Większość leków przeciwdepresyjnych, szczególnie tych, które zwiększają serotoniny. Paradoksalnie oddają pożądanie, ale nie pozwalają na manifestowanie go przez prawidłową erekcję. Leczenie cholesterolem, statyny są podejrzane o obniżenie poziomu testosteronu, a tym samym obniżenie jakości erekcji. Tak czy owak jest to wynik badania opublikowanego w 2010 roku. Niektóre sposoby leczenia łysienia. Doustne leczenie łysienia finasteryd może powodować zmniejszenie pożądania seksualnego i zaburzenie erekcji. Przerwanie leczenia rozwiązuje problem. Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą takich efektów ubocznych, nie przerywaj leczenia bez rozmowy z lekarzem. Wady. Niektóre witaminy i minerały są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, w szczególności dla funkcji seksualnej na szczycie. Tak jest w przypadku cynku, minerału niezbędnego do produkcji testosteronu i który zapobiega jego przekształceniu w estrogen. Problem polega na tym, że nie jest syntetyzowany przez organizm i nie jest przechowywany. Witaminy D syntetyzowane przez organizm w wyniku ekspozycji na światło słoneczne, jest również niezbędne dla dobrego poziomu testosteronu, a zatem dla zadowalających erekcji. Zimą zwykle tęsknimy, ponieważ słońce jest niewystarczające. Pięć rozwiązań dla miękkiej erekcji. Przełącz się z wirtualnego na rzeczywisty. Nie cierpieć już konsekwencji nadmiernej masturbacji i porno na twoje erekcje, zwłaszcza jeśli myślisz, że cierpisz na uzależnienie od pornografii. Istnieje tylko jedno rozwiązanie,
powstrzymaj wszystko. Jeśli chodzi o alkohol lub papierosy, tylko całkowity i definitywny przystanek może pozwolić ci nie zanurzyć się ponownie. Po niezbędnym okresie karencji, w którym możesz poczuć, że twoje libido jest w połowie, masz to normalne, możesz wznowić prawdziwą aktywność seksualną z jednym lub więcej rzeczywistym partnerami. A te ciała, które już cię nie podnieciły, zapewne zapewnią ci sztywne, energiczne erekcje. Zwiększ swój testosteron. Aby przeciwdziałać skutkom złej diety i braku ruchu, musisz oczywiście jeść lepiej i poruszać się dalej. Ale aby pomóc ci wejść na zbocze szybciej, nic takiego jak naturalny afrodyzjak z efektami rozpoznawalnymi od czasów starożytnych. Tak jest w przypadku kozieradki, materiału siewnego szeroko stosowanego w kuchni indyjskiej i znanego z przywracania energii sportowcom i rekonwalescentom. Zawiera ona m.in. saponiny, które są prekursorami hormonów płciowych. Tak więc 600 mg kozieradki nawet podwoiłoby wydzielanie wolnego testosteronu w ciele. Tonk Catalli Eurycoma longifolia jest rośliną rodzimych południowo-azjatyckich i znane dla zwiększenia libido. W rzeczywistości, badanie przeprowadzone w Malezji, gdzie tonk Catalli jest powszechnie stosowany, wykazało, że 2 kapsułki dziennie ekstraktu tonk Catalli zwiększyło pożądanie i sprawność seksualną mężczyzn o 62%. Ten korzeń ma zdolność zwiększania poziomu wolnego testosteronu we krwi. Twarde pokarmy. Zwiększyć ilość tlenku azotu. Tlenek azotu, czyli tlenek azotu jest gazowym neuroprzekaźnikiem. Jest niezbędny do rozszerzenia naczyń krwionośnych, a więc do wzwodu, ponieważ rozluźnia mięśnie gładkie. Jest syntetyzowany w organizmie z aminokwasu L-argininy i tlenu. Dlatego ważne jest, aby nie ominąć L-argininy, aby mieć wysoki poziom nowej krwi, a tym samym w pełni erekcji. Występuje w roślinach strączkowych, pełnoziarnistym, owsie, grydze, mięsie i rybach, produktach mlecznych i nasionach oleistych. Jeżeli rzeczywisty niedobór rzadkie, 5 g L-argininy na dzień SM Blend wystarczająco dają zadowalające erekcji 8. Zwiększenie dopaminy. Dopamina jest neuroprzekaźnikiem niezbędnym do popędu seksualnego.
aby zapewnić, że zawsze masz wystarczającą ilość poziomów dopaminy, może być interesujące zabranie Mucuna pruriens masca TPA, rośliny szczególnie bogatej w LDP, aminokwas, który stymuluje produkcję dopaminy. Mucuna pruriens ma podobno poprawić wytrzymałość seksualną u mężczyzn w wieku powyżej 50 lat. Napełnij witaminy i minerały. Jak widzieliśmy, w przypadku erekcji tonizujących nie powinno zabraknąć cynku, witaminy D i magnezu. Aby znaleźć cynk w swojej diecie, musisz jeść regularnie ostrygi i owoce morza. Cynk może być przydatny w przypadku przeziębienia, ale uważaj, aby nie przyjmować suplementu cynku, jeśli masz chorobę bakteryjną. Więcej informacji tutaj. Co do witaminy D, jej brakuje w zimie i lepiej jest przyjmować suplementy, jeśli poziom witaminy D we krwi jest poniżej 30 mg/l. Pozostała część roku, półgodzinna ekspozycja na słońce każdego dnia, wystarczy, by odbudować zapasy. Więcej informacji tutaj. Jeśli chodzi o magnez, ciało go nie przechowuje i szacuje się, że 7 na 10 mężczyzn brakuje. Musimy zatem zapewnić dobry wkład poprzez dietę lub suplementację. Niektóre wody mineralne zawierają 50 mg magnezu na litr Contrex, Hepar, Badoit. Występuje również w ciemnej czekoladzie 34 mg na 34 g ciemnej czekolady, migdały 90 mg do 30-40 g migdały, banany, rośliny strączkowe i szpinaku.